Przechwycam film z kamery internetowej w celu próby kamery internetowej. W ramach urozmaicenia siedzenia w domu możemy na przykład trochę sobie pograć na dostępnych możliwościach, które posiadamy w domu. Tak, ja mam takie instrumenty, nie instrumenty, na przykład jakaś taka gitara, ale ona w zasadzie nie można z nią za wiele zrobić. Mam też bardziej uniwersalne instrumenty, jak na przykład dzwoneczki, i to jest bardzo ważne, że to są dzwoneczki, nie cymbałki. Nie bądź cymbałkiem, nie nazywaj dzwoneczków cymbałkami. Nie bądź ignorantem, to są dzwoneczki. To jest harmonika ustna i ona jest chyba... No w takim C, to nie będziemy tego używać. Bo my generalnie sobie zrobimy dzisiaj fire z naszej ostatniej płyty, którą na pewno słyszeliście i bardzo ją lubicie. Generalnie w sumie można spróbować grzechotki, albo można wziąć plastikową butelkę po wypitym napoju i sypać tam, nie wiem, ryż. Będziemy mieć tutaj taki bębenek, ale jak nie masz bębenka, to generalnie możesz wziąć karton, czy szafki też są dobre, to też gra generalnie. Generalnie, zaczynamy teraz po prostu od klaskania. Ja będę liczył na 4 i będziemy sobie klaskać na 3. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Jak mamy ten rytm, no nie, że się bujamy z tym na 3, to możemy sobie do tego dodać bębenek. Jakkolwiek, ale to jest główny taki rytm tego kawałka, nie? W sumie nic trudnego. Można sobie na przykład wziąć do tego grzechotkę, wziąć sobie bębenek i sobie zagrać. Tak. I fire nie jest zbyt skomplikowany, bo gramy w kółko dźwięk D. D i to nie są dzwoneczki chromatyczne. I to generalnie było takie super śmieszne, bo musimy potem zagrać dźwięk cis i w diatonicznych dzwoneczkach nie ma cis. Więc możemy też użyć pianina, albo możemy użyć jakiejkolwiek aplikacji, którą można ściągnąć na swój nowoczesny telefon, bądź tablet, bądź inne urządzenie. Tam mamy dźwięki D i cis. I to jest wszystko. I to też sobie leci w rytmie. I tak. Jagusia też gra. I to tyle. I to jest po prostu D i cis. Ktoś ma bardzo dużo wolnego czasu w czasie pandemii, kwarantanny, czy w ogóle w życiu, bo na przykład jest bezrobotny, albo jest bezrobotny, to można sobie zgrać wiele rzeczy równocześnie, nie? Mama.